największy problem ludzkości, jaki kiedykolwiek zaistniał, to porzucenie Boga przez człowieka. Człowiek porzuca Boga. To nie Bóg, który porzuca człowieka, jest problemem. To człowiek, który porzuca Boga. Bo Bóg to jest porzucona postać. On nigdy nikogo nie porzucił, nigdy nikogo nie odtrącił, nigdy nikogo nie odepchnął od siebie. Jezus zawsze mówił, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Nie odrzucę go, nie wypędzę. Ale człowiek jest fachowcem w odrzucaniu Boga. Człowiek jest fachowcem. I to jest od początku tak samo. Kiedy już nawet człowiek nawróci się do Boga, odda mu swoje życie, narodzi się z Bożego Ducha, to tendencja odrzucania Boga to jest stałą tendencją u niego. A robi sobie zamienniki. Różne. Ale prawdą jest to, że żaden zamiennik nie jest w stanie doprowadzić człowieka do realnego szczęścia. Żaden zamiennik. Religia proponuje zamienniki. Humanizm proponuje zamienniki. Rozumiecie? Zamienniki. I to nie jest coś takiego, że stoimy obok tego wszystkiego, tylko to dotyka nas, każdego z nas, każdego dnia. Każdego dnia człowiek rozpoczyna swoje przebijanie się przez demoniczny system, który mówi, bądź daleko, zamień sobie na coś Boga. Zamień sobie na cokolwiek, ale zamień go. Jeżeli Bóg nie protestuje, to jest czysta miłość, On nie protestuje. Ja widzę tego odrzuconego Boga, Boga, który w Chrystusie woła do ludzkości, która jeszcze Go nie poznała i w tym samym Chrystusie woła do ludzi, którzy do Niego należą. Jesteśmy ruchem przebudzeniowym. Chcemy, żeby ludzie, którzy nie poznali Boga, poznali Go i chcemy, żeby ludzie, którzy już Go znają, a usnęli, obudzili się. Tego chcemy. Tego chce całe moje serce. Jak będziesz się wielbił Boga, stań w miejscu ostatecznego kontaktu z Nim, powiedz, Panie Boże, jestem gotów odrzucić wszystko. Wszystko w swoim życiu. Bez znaczenia, co to jest. Jeśli stoi mi to na przeszkodzie w poznaniu Twojej osoby głębiej, mocniej i bardziej. Obojętnie, co to jest. To nie ma żadnego znaczenia. Czy to jest wróg wewnętrzny, czy zewnętrzny. Obojętnie, co to jest. Powiedz, Panie Boże, ja jestem gotów porzucić każdą rzecz, która przeszkadza mi w poznaniu Ciebie. Głębiej, mocniej i bardziej. Zrób to dzisiaj. Zrób to, bo jeśli tego nie będziesz robił, nie nabierzesz kultury przybijania się, to zawsze gdzieś utkniesz. Zawsze powiesz, mam, pochwyciłem. Wiesz co? Jestem dzisiaj w miejscu, które daje mi start do dnia jutrzejszego. Ja dzisiaj startuję na jutrzejszy dzień. Dzisiaj. Dzisiaj ja startuję na jutrzejszy dzień. Dzisiaj to robię. I chcę, żebyś tak myślał. Nie mów już mam. Widzicie, jaka głupota ludzka? Zobaczyli, że została porwana Biblia. I zarobili takiego huku, jakby się niebo zawaliło. Nawet Biblia może stać na drodze Twojego poznawania Boga. Rozumiesz, o co chodzi? Jezus mówi, badacie pisma, a one składają świadectwo o mnie, ale do mnie przyjść nie chcecie. Kochacie wasze pisma. Ale to nie pismo powoduje wejście do nieba. Hitler chodził z pismem i mordował ludzi. Rozumiesz, o co chodzi?
baronem. Rozumiesz? Nic nie może stanąć na drodze twojego zbliżania się do Boga bardziej, bardziej, bardziej. Jeżeli cokolwiek stanie na twojej drodze, to powiedz po Jezusie, ucinam to, urywam. Jezus powiedział, jeśli gorszy cię twoja ręka, utnij rękę. Jeśli gorszy cię twoje oko, wyłup oko. To Bóg stworzył rękę i oko. To święte rzeczy. Do czego namawiał cię Mesjasz? Żeby sobie oko wyjąć, jeśli ci przeszkadza oko. Ktoś mówi, wiesz, to było porównanie. Ja mówię, powiedz to Jezusowi w niebie. On miał takie porównania, że religia piszczy dzisiaj przez cały czas, jak je słyszy. Nie pozwól na to, żeby cokolwiek stanęło. Żaden stereotyp. Żadne stare namaszczenie. Jeżeli wsiąłeś coś od Boga, to powiedz dzisiaj, Panie Boże mój, oto od skośnia do dnia jutrzejszego nie będę funkcjonował w starej łasce. Uwielbiamy Ciebie, Święty Królu. Ty, który jesteś Bogiem dzisiaj. Ty, który przedstawiłeś się Mojżeszowi. O Bóg dzisiaj. Uwielbiamy Cię, Święty Królu, raz. Jedyny władca wszechświata. Jedyny szczycie. Uwielbiamy Ciebie. Podnieś głowę do Jego. Królewne prawa tych antydes. Jeszcze raz. Jedyny król, jedyny król, jedyny król.
Say
Tu somma para far
Thank you.
Zapieczętowani Twoim świętym duchem.
Oh,
Nasze życie jest poświęcone dla Twojego Królestwa. Już.
Twojej chwale. Thank you.
Thank you.
Teraz szczęście.
Thank you.
Gdziekolwiek idziesz, On jest w Tobie. Gdziekolwiek idziesz, On jest w Tobie. Cokolwiek zaczynasz robić, On jest w Tobie. Potężny Święty Duch. Możesz kochać, nie patrząc na to, czy jesteś kochany. Możesz uwalniać Bożą moc, bez względu na to, jak się czujesz psychicznie, fizycznie. Możesz sięgać po rzeczy, po które naturalny człowiek nie może sięgnąć. Pochodzisz z nieba. Twoje życie zostało przeprowadzone przez krzyż. Jesteś innym człowiekiem. Człowiekiem pełnym Świętego Ducha. Nie człowiekiem oczekującym ciągle na Boga. Człowiekiem pełnym Świętego Ducha. Czas oczekiwania skończył się 2000 lat temu. Kiedy na 120 osób wstąpił Święty Duch. Czas oczekiwania się skończył. Nie czekaj. Żyj. Kreuj rzeczywistość. Jest Boża moc. Nie bój się, że zbłądzisz. Bo jak będziesz się bał, że zbłądzisz, to zbłądzisz. Nie bój się, że zbłądzisz. Jesteś nowym człowiekiem. Hakata sawa katara lara hakata sakare padre. Staje się Twoim charakterem. Nie możesz zbłądzić. Święty Piotr pisze, jeśli będziecie się tego trzymać, żaden z Was się nie potknie. Nikt się nie potknie. Nie potkniesz się. Nie potkniesz się. Bo Święty Duch jest w Tobie. To kwestia poddania. Nic więcej. Thank you.
przynajmniej pojednam się z Bogiem. Czy jest taki człowiek? Ktokolwiek? Czy ktoś jest, kto się nie pojednał z Bogiem? Chcę, żebyś dziś to zrobił. Żebyś dziś pojednał się z Bogiem. Uwierzył w Jego niezasłużoną śmierć za Twoje grzechy. Żebyś uwierzył w Jego zmartwychwstanie i sprawił Go Panem życia. Swojego życia. Jeżeli przechodzisz coś dzisiaj, co jest niszczące w Twoim życiu, to musisz spojrzeć na to, co się stało na krzyżu Golgoty. Nie tylko Twoje grzechy zostały zgładzone, ale też na konsekwencje grzechów. Choroby, niemoce, bóle, wszelka patologia, bieda, odrzucenie. Wszystko zostało przybite do krzyża. To nowy człowiek dostęp do nowych rzeczy. Wszelkie zło, które należało się Tobie z uwagi na Twoją grzeszność spadło na Jezusa. Aby wszelkie dobro należące się Jemu z uwagi na Jego sprawiedliwość przypadło Tobie. A wymiana, ta stara wymiana krzyżowa jest cały czas ta sama. Brać swój krzyż to nie oznacza cierpieć z uwagi na to, że diabeł jest koło Ciebie. Brać swój krzyż to znaczy, że odcinasz się od wszystkiego tego, co nie jest związane z wymianą krzyżową. Odcinasz się. Mówisz, nie należy do świata, nie należy do diabła, nie należy do grzechu, nie należy. Nie jestem chory, nie jestem biedny, nie jestem słaby, nie jestem odrzucony. Brać swój krzyż to odcięcie od tego całego syfu. To jest brać swój krzyż. Dlatego powiedział, kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie może być uczniem moim, to się nie oddzieli od tego wszystkiego. Nawet nie jest napisany krzyż, jest napisane stawros, jest zaostrzony kołek palisadowy, chroniący miasto. Powiedział, kto nie bierze tego kawałka palisady. I mówił to proroczo, bo wiedział, że do tego go przybiją później. Że tam nastąpi potężna zmiana w rzeczywistości duchowej. Mówi, kto tego nie weźmie, nie może być uczniem moim. Uczniowie Jezusa, to uczniowie, którzy wzięli swoje krzyże. Ja wziąłem swój krzyż i diabeł może mi nakwistać, bo ja mam krzyż. Krzyż. A został przybity stary człowiek ze wszystkim, co mu się należało. Staremu człowiekowi należało się piekło, choroby, bieda, nędza, odrzucenie, patologia i nieszczęście staremu człowiekowi. Ale ja jestem nowym człowiekiem. Mi się należy niebo. Należy mi się zdrowie. Należy mi się siła. Należy mi się bogactwo. Należy mi się sukces. Przestań postrzegać Boga jako kogoś, kto zrzuca okruszki z nieba. Ty siedzisz przy stole. Jezus mówi, synowie siedzą przy stole. Synowie siedzą przy stole. Przy stole siedzą synowie. A nie pod stołem zbierają okruszki. Bo jesteś tym, z którego rąk spadają okruchy pod stół. Oto Twoje powołanie. Bierz swój krzyż. Ustaw go. Weź przed siebie. Diabeł nie może go przejść. On nie może go przejść. On się boi tego. Bo wie, że to jest fakt. To jest coś stałego. Rozumiesz? Niedawno Agata mi opowiadała, jak słuchała świadectwa chłopaka. Młody chłopak, wierzący, dostał raka. Miał czwarte stadium raka. Lekarz mu powiedział, w ogóle pan umrze, umrzesz.
Kilka ci tygodni daję. On powiedział, nie, nie umrę. Dzień i noc się modlił. Ogłaszał, że jest zdrowy, w bólach. Wstawał w nocy, brał gitarę i uwielbiał Boga. I mówił, ja jestem zdrowy. Jezus się rozchorował tą chorobą. Jestem zdrowy. Otrwało. Ból przeszywał jego ciało. A on uwielbiał Boga, bo jestem zdrowy. Odrodzenie z Bożego Ducha. To zdrowi. Po czym rak zniknął. Wbrew temu, co mówili lekarze. Wszystko, co jest patologiczne, musi się wycofać z twojego życia, jeśli ty się nie wycofasz z wymiany krzyżowej. Jeśli ty się nie wycofasz, to diabeł będzie musiał się wycofać. Nie wolno ci zrobić kroku do tyłu. Nie wolno ci rzucić krzyża. Krzyż to twoja ochrona. Jesteś nowym stworzeniem. Skazanym na sukces. Tak musisz myśleć. Thank you.
Yeah.
Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że jesteś w nas i wokół nas. Dziękujemy Ci, że usługujesz Twojemu Kościołowi. Dziękuję Ci, żeby dwoje kochających się ludzi liczyło czas. Zawsze jest za mało czasu. Zawsze doba jest zbyt krótka. Zawsze zbyt dużo zajęć. Nigdy nie słyszałem jeszcze, żeby dwoje ludzi, którzy się kochają, pytali się siebie nawzajem, ile muszę z Tobą przebywać dzisiaj, aby coś od Ciebie dostać. W ogóle nigdy nie słyszałem, żeby Twoje kochające się ludzi chciało coś od siebie dostać. Nigdy nie słyszałem takiej rzeczy. Dlatego jak ludzie mnie pytają, ile mam przebywać, albo co mam robić, nie umiem odpowiedzieć na takie pytanie. Z Bogiem się przebywa. Ponieważ
ponieważ nie ma mu się nic do dania. Nie ma mu się nic do zaoferowania. Nic. Po pewnym czasie nie ma się też do niego żadnych pytań. Jezus powiedział, przyjdzie czas, że nie będziecie mnie już pytać. Już nie pytasz. Już nie masz o co pytać. Czujesz się bezpieczny. Człowiek bezpieczny nie zadaje aż tylu pytań. Dlatego on powiedział, kiedy te dwie siostry go gościły, powiedział, Maria lepszą cząstkę wybrała. Maria. Ona przyszła i siedziała u jego nóg. Wiecie co? Ja przebywam z Bogiem. Ja nie wiem, po co ja przebywam z Bogiem. Nie wiem, po co. Ja nie przebywam z Bogiem po coś. Po coś to ja idę do sklepu. I myślę, że to jest najważniejsze w chrześcijaństwie. Przebywać z Nim. Nie zastanawiam się, jak mam z Nim przebywać. I ile. On żyje w wieczności. On w ogóle nie wie, o co ci chodzi. Ile. Jak chcesz, to przyjdź, jak chcesz, to odejdź. Wrócisz, to cię nic nie zmieni przez te dni. Przebywaj z Nim. Możesz wszystko robić i przebywać z Nim. Jeść, spać, pracować, zarabiać miliony dolarów i przebywać z Nim. On bardzo chętnie będzie w tych wszystkich sprawach. Kiedy będziesz jadł z Nim, to Jemu to będzie smakować. Bardzo zaangażowany w to, aby ci wszystko zrobił jak najlepiej. Kiedy będziesz uprawiał sport, będzie biegł z tobą, podnosił ciężary. Ktoś powie, cóż to za bzdury. A no taki to ten Bóg. Ci, którzy uważają, że to bzdury, tego nie znają. Znają jakąś popieprzoną hybrydkę. Czasami protestancką, czasami katolicką jakąś tam mają boginki. To dziwne jest, to taki jest Bóg.